Znajdzie się tu w końcu coś dobrego? Fuj! To dopiero znalezisko! To bogata mama i biedna mama! Co się dzieje? I kim są te kobiety? Och, chcesz tego starego misia? Dzięki, biedna mamo! Co to ma być? Weź tego nowiutonikiego misia! Naprawdę? Myślisz, że jesteś lepsza ode mnie? Wow! Nie potrzebuję tego wszystkiego! Ty! I ty! Czas na wyzwanie! Och, zaczęło się! I co w tym takiego wyjątkowego? A może wszystko wygląda lepiej, gdy jest złote? Nie martw się, to jadalne. Ale wciąż czegoś tu brakuje. Ech, już go nie chcę. Och, ona rzuca się na wszystko. To jest bardziej w moim stylu. Ktoś potrzebuje chusteczkę? Proszę bardzo. To bolało. Czemu ja dostałam tylko to? Podpieczone będą smakować lepiej. O, matko! Widzieliście kiedyś taką ilość złota? Och, co to za okropny zapach? Nie wiem. Moje tosty! Zupełnie o nich zapomniałam! Myślisz, że nadal będą dobre? Nie stać mnie na kolejną bułkę. Z obiadu chyba zostało mi jakieś mięso. Mały kawałek, ale lepsze coś niż nic. I już smacznego. Urocze. Kamerdyner. Zmień to w jedzenie. Hej! Już gotowe? No dalej! To prawdziwe złoto. Nie chcę połamać sobie zębów. Moje dzieci to uwielbiają. O, jedzenie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ma szans. Ale ona jest wybredna, co? Podnieśmy te pokrywki, dobrze? Wafelek do lodów bez lodów. Ale szybko się pojawiłeś. Oto dodatki dla pani. Wyglądają wspaniale, czyż nie? Ale nie mam lodów. Chwila, już wiem, co zrobię. Wskakujcie do środka. A teraz... oczywiście rozpuszczona czekolada. Wypełnię po brzegi. A na wierzch położę pączka. Widzieliście kiedyś coś równie pięknego? Ja nie dostałam takich słodkości. Za oknem sypie śnieg. No tak. Zaraz wracam. Gdzie ona poszła? Hej! Cały ten śnieg jest za darmo. Niewiarygodne, co? Wystarczy go trochę ukształtować. Urocze, prawda? Czy ja wiem? Tym razem na pewno wygram. Wow! Czuję się, jakbym miała urodziny. Fuj! Och, nie zasmakowało jej. Lubię pączki. No to mamy zwycięzcę. Och, proszę bardzo, kochanie. Jesteś gotowa? Owoce? Winogrona to nic specjalnego. Ona dostała całego arbuza. Dzięki. To zabawne. Co ja mam zrobić z tym wielkim arbuzem? Już wiem. Łyżka. Super. Szczypce. Ubijaczka. Prawie gotowe. Uff, wspaniałe. Chyba wszyscy lubią ciasto, prawda? O tak. Tina? Okej, jesteś gotowa? Proszę bardzo. Złapałam, pycha. Trzymaj. Hej, nie chcesz mojego ciasta? Spójrz na nie. Następna. Cóż, to niedorzeczne. Zawsze pozwalam dzieciom bawić się jedzeniem.
Gotowa! Co mogłabym z nimi zrobić? Na pewno lepsze będą ciepłe. I gotowe! Ale przydałby się keczup. Najlepiej dużo keczupu. Och, to obrzydliwe! Jesteście gotowe, rączki? Zabieramy się do pracy. Małe hot dogi dla małych rączek. Dziękuję. I do środka. A teraz świeży pomidorek. Jest to wiele lepszy niż keczup. Przydałby się nóż. No dalej. Pękaj. Jest. Świeżo wyciśnięty sos pomidorowy. I jeszcze musztarda. Oczywiście złota. Łyżeczka wystarczy. Idealnie. Musi być ozdobiony. Jej hot dog wygląda idealnie. Zabierz to. Taróweczki. Ale bez bułki? Och, czytasz mi w myślach. Spróbujmy. Niezłe. Widzisz? Smakuje jej. A teraz zabieram się za tę bestię. Pachnie smakowicie. Ale pychota. Brawo. Tę rundę wygrywa bogata mama. Co dostaniemy tym razem? Tada. Bita śmietana. Halo? Ktoś mi pomoże? Możesz zrobić z tego coś jadalnego. Wielkie dzięki. Ale ona ma dobrze. Co mogę z tego zrobić? To, co zawsze robię w domu. Herbata na szczęście jest tania. Najpierw odrobina mleka. A teraz czarna herbatka. Piękny karmelowy kolor. A na wierzch pyszna bita śmietana. Czyż nie wygląda ślicznie? Powinnam dodać czekoladę. Ciasteczka są tańsze. Cukier wystarczy. Jego ceny nie da się pobić. Już czuję ten słodki smak. Kropelka barwnika spożywczego od razu wygląda lepiej. Wow, ekstra! Oto wisienka na torcie, czyli posypka. Kolory dodają tej herbatce uroku. A gdzie mój deser? Oto pani koktajl. Wow! Niezły jak na domową robotę. Mogę to pożyczyć. Dobrze, że dużo zostało. Wow! Chyba wystarczy, Mandy. To jest większe od ciebie. Moje arcydzieło! O, wisienka chyba za dużo waży. Nie tak miało być. Mam zniszczoną fryzurę. Mój koktajl wygląda teraz okropnie. No cóż. Poproszę deser. Wisience nigdy się nie oprę. Wygląda raczej średnio. Super. Przyda mi się do tego słomka. Zobaczmy. O tak. To zdecydowanie wygrywa. O tak, smakuje jej. Wiedziałam. Którą mamę byście wybrali, żeby zrobiła wam obiad? A może sami przygotowalibyście go najlepiej? Dajcie znać. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić dobrej zabawy.